Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć tam znosz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskiej średnicy 2050. Co prawda dzisiaj się znajdujemy na linii obwodowej Warszawy, co nie zmienia faktu, że to i tak są jakieś inwestycje kolejowe, więc idealnie do tej serii się nadaje. Ale przejdźmy do stacji, o której dzisiaj będę mówić. Będę mówić o stacji Warszawa Koło. I nie tej, która aktualnie się nazywa stacją Warszawa Młynów, bo ta jest Młynów teraz, tylko o tej nowej, Warszawa Koło, na terenie osiedla Koło, w dzielnicy Wola, przy ulicy Obozowej. Ale więcej na ten temat powie, jak zawsze, niezastąpiony, jedyny w swoim rodzaju, i tak dalej, Jakub Sygut. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sygut. Znajdujemy się dzisiaj na PKP Warszawa Koło. Stacja jest dość nowa, ponieważ została oddana do użytku w 2018 roku. Na stacji znajdują się dwa perony i dwa tory. Dwa perony aktualnie odbywają ruch w dwóch kierunkach, ponieważ na Warszawie Zachodniej został zamknięty peron 8, a pociągi zawracają na Warszawa Wola. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, z dzielnicy Wola, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sygut powiedział, przejdziemy sobie do tej stacji, ale na początek trochę historii. O ile możecie się zdziwić, bo jak dla mnie ta stacja jest dosyć stara. Ona też powinna mieć już parę lat, a jest dosyć podobnego wieku jak Warszawa Powązki. Bardzo mnie to zdziwiło, że tam wcześniej nie było stacji w takim miejscu, gdzie po prostu ta stacja jest według mnie potrzebna. Ona tam się dobrze wyplasowuje w komunikacji dookoła. Co prawda do przystanków tramwajowych jak zazwyczaj jest trochę trzeba dojść, ale sądzę, że lekka model... Nie, tam nie da się wstawić tych przystanków tramwajowych. No tak czy siak, nie jest źle, bo da się łatwo w miarę dojść, ale rzeczy ważne i ważniejsze. Przystanek został wybudowany w latach 2017-2018. Został otwarty w 2018 roku i też wtedy została zmieniona nazwa. No i tak, z tego co widzę, umowa na modernizację tej linii i budowę tego przystanku była podpisana w lutym 2017 roku. W lipcu 2018 roku poinformowano, że nowy przystanek wybudowany, są już słupy sieci trakcyjnej i wiaty nad dwoma peronami. Trwa już montaż tablic informacyjnych, ławek, oświetlenia i etc. Przystanek został oddany do użytku 21 października 2018 roku wraz z zakończeniem remontu. No i co ważne, od tego momentu już prawie minęły 3 lata, czyli stacja już trochę ma. A powiem wam, że wygląda cały czas bardzo nowo i działa jak nowoczesna stacja, o czym Sykut więcej powie w ciekawostce, ale zanim do tego dojdziemy, to tak, są tutaj dwa perony, są dwie krawędzie peronowe, są dwa tory, aktualnie się po tych torach odbywa ruch dwukierunkowo przez przebudowę warszawskiej średnicy, a konkretnie Warszawy Zachodniej. No i tak, jest to dosyć ciekawe. Co mogę wam powiedzieć więcej o tej stacji? Mamy długie wiaty, faktycznie długie, pełnoprawne wiaty, takie lepsze niż na głównej, które faktycznie chronią przed deszczem i są ogromne, bo są nad większością części tej stacji i to jest bardzo dobra nowina. Wszystko wygląda, jakby zostało oddane mimo wszystko cały czas, dopiero, ledwo co i tak dalej. Mamy dwa wejścia, od ulicy Obozowej, tam przy tramwajach, i od drugiej strony, gdzie jest zrobione całkowicie nowe przejście podziemne, tak mi się wydaje, że to jest przejście podziemne, dla pieszych, skąd jest dojście na Prymasa Tysiąclecia lub do pobliskich osiedli na Kole. No i tak, tutaj co jest ważne, to te przejście jest to przejście właśnie w tym rejonie i można przejść na jeden lub na drugi peron i ja nie wiedziałem zupełnie o tym, że tam coś takiego jest, więc kiedy tam podjechałem na Kole, tak patrzę, czekaj, co? Jak to jest możliwe? W ogóle tam też jest pełno ciągów pieszych dla osób niewidomych, jednakże według mnie te przejścia są trochę wąskie, ale w sumie tam dużego natłoku póki co nie widać. Ogólnie ta linia obwodowa, jak jeżdżą normalnie pociągi, jest cudem dla tych osiedli. Dlaczego? Bo jedną stację dalej, czyli na PKP Młynów, jest stacja metra.
a to jest bardzo duże według mnie ułatwienie w komunikacji w tym rejonie. Co prawda też obok jest Plymouth Tysiąclecia i nią można podjechać dalej, ale jednak z stacji kolejowej do metro Młynów jest o wiele lepsza przesiadka, o czym może będę mówić w kolejnych odcinkach. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym mówił dalej i komentował i pokazywał wam, jak wyglądają te stacje, które są na linii obwodowej już otwarte, ale były modernizowane lub jeszcze nie. Także napiszcie w komentarzach, czy taki film byście chcieli zobaczyć. Kolejny byłby w tej dalszej ciągu PKP Młynów, ale wracając do tej stacji. Mamy tutaj parę wyświetlaczy, ekrany. Nawet jest głośnik, który mówi w teorii o tym, że są odjazdy pociągów i jest dosyć cichy niestety, więc to akurat jest na minus. Co dalej? No dalej mamy jeszcze parę ważnych rzeczy, takich jak ławeczki. Są ławeczki i są te przystawki, przysiadki, czy jak tam się nazywa, te do opierania tylko się, na których w teorii nie powinno się siedzieć. Są też dwie windy od ulicy Obozowej i nimi można wjechać na tutaj część peronową i obydwie windy, co ciekawe, też działają. Cała stacja, tak jak już mówiłem nie jeden raz, wygląda naprawdę ładnie, świeżo i tylko do przejechania. Nie korzystałem nigdy z niej faktycznie do celów, żeby wsiąść w pociąg, ale widziałem, że pociągi podjeżdżają i jest nawet trochę pasażerów, także to też nie jest źle, bo ktoś z niej korzysta, a to jest duży plus, jak ktoś korzysta. Przy okazji obok jest taki dosyć duży i wysoki budynek, co też dosyć daje ciekawego bajeru w okolicy. No i tak, mniej więcej tak wygląda ta stacja, tak jak widzieliście głównie teraz na zdjęciach. Ładna, powiem tak, ładna, minimalistyczna i takich przystanków kolejowych powinno być coraz więcej. Może tutaj słyszycie, że ja mówię wzajemnie stacja kolejowa i przystanek kolejowy, to jest z formalnej nazewnictwa przystanek kolejowy, no bo pociąg tutaj nie może zmienić kierunku. Natomiast żeby tutaj ułatwić sobie słownictwo i żebyście mniej więcej zrozumieli, o co mówię, to też mówię po prostu stacja kolejowa. No ale dobrze, mniej więcej widzieliście, jak to wygląda, przejdźmy sobie teraz do ciekawostki. Na stacji kolejowej Warszawa Koło znajdują się takie tablice informacyjne. Jak widzicie, pokazują one dość dokładnie różne informacje, między innymi odjazdy i przejazdy, ale co jest naprawdę śmieszne i ciekawe, jeszcze tego nigdzie nie widziałem, że te tablice są interaktywne. Poprzez kliknięcie danego przycisku możecie sobie przewijać od odjazdów, tak jak w tym wypadku, które odbędą się za chwilę, po te, które odbędą się dalej. Możecie sobie przewinąć i zaplanować trasę. Jeszcze jest funkcja taka, że macie odjazdy bieżące oraz przejazdy bieżące. Bierzemy sobie teraz na przejazdy, klikamy Enter i wiemy, kiedy dany pociąg przyjedzie. To wszystko ode mnie z miejsca wydarzeń. Jak zawsze zajarany tablicą Jakub Sykut. No i tak, powiem od razu to na wstępie. Naprawdę mnie to zdziwiło, że te ekrany działają i że one tak działają. Jest tam okres ładowania, owszem, ale że to wciska się i to pokazuje tyle informacji, to byłem pod wrażeniem. W sensie, gdyby wszystkie te wyświetlacze pokazywały, to można byłoby spokojnie zastąpić, tylko jakby zmienili te wyświetlacze na jakieś e-papy, to już w ogóle byłoby tak, jak teraz jest na przystanku Muzeum Powstania Warszawskiego przy tramwajach. Jakby zmienili te wyświetlacze zamiast takich normalnych wyświetlaczy na e-papierowe i by to działało i się nie psuło tak często jak ich zwykłe wyświetlacze, to by według mnie mogliby zmienić te papierowe rozkłady na coś takiego. Czemu? Po pierwsze, byłoby szybko aktualne, gdyby coś się zmieniło, a po drugie, to wyglądałoby świetnie. I jest przyjemne też do wykorzystywania, więc naprawdę całkiem ciekawe. Także tak jak widzieliście, Sykut się chwilę pobawił, że faktycznie działa, jest tam parę informacji. A nie, korzystałem z tej stacji, teraz sobie przypomniałem. Później stąd wsiadłem z Sykutem i pojechałem do Warszawa Zoo, bo tam dalej coś nagrywałem. No to nie, to jednak faktycznie stacja jest używalna i z monocyklem elektrycznym możecie spokojnie wsiadać do KM-ki, chyba jechałem KM-ką, albo SKM-ką, nie, chyba SKM-ką, już pamiętam w sumie. Bo tutaj też jeździ i Koleje Mazowieckie, i SKM-ki. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że taki odcinek trochę krótszy, w sensie, no, o tych stacjach dużo nie ma co do gadania. Nie mają jakiejś wielkiej historii, zwłaszcza ta stacja. Młynów ma już większy na przykład. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów tego typu i nie tylko, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Możecie mnie też wspierać
taki jest przycisk obok przycisku subskrybuj. To są osoby aktualnie wspierające i już na dniach, prawdopodobnie w nowym tygodniu, zobaczycie wspierający, na co poszły wasze pieniądze. I wszystkie osoby, które oglądają filmy na kanale, zobaczą. Będzie trochę nowości, tak się tutaj zmieni. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film, czyli jutro, to będzie mniejsze z tym. Pamiętajcie, że możecie jeszcze głosować w sondażach. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!